ciągle tu gra. Muzyka to życie, muzyka to ja. Kiedy ona obrapuje bank, plan jest taki idealny, ale nie do końca. G63 AMG 6x6. No ja wiem, że to 6x6 kurwa ma kopa. Tylko powiedz mi, na chuj ci ten sześciokołowiec. Gdzie ty zaparkujesz to po pierwsze? Gdzie ty będziesz jeździł to po drugie? I kto ci odda za benzynę to po trzecie? No, totalny unworth, jeżeli chodzi o ekonomię. Bo wypierdalasz kurwa dosiano w błoto. To trzeba już być bogatym, żeby takimi samochodami se latać. Przemozdawca, mocodawca, no. Nie wiem, ja dużo, tak szczerze, widziałem chyba 6 albo 7 filmów tego motoznawcy. Tak zobaczyłem, bo właśnie chciałem zobaczyć sobie te Audi RS3 w sedanie i on chyba takie Audi RS3 sprawdzał. Tak się zawiesiłem na tym jego filmie, sobie to oglądałem. Mówię, kurwa, fajne. Jest bez Obejrz zwykły. Przesyła 3 złote. Obejrz sobie później wazzu poklejanie szyb. To też jest kanał motoryzacyjny. Świetny prowadzący Rusek. Dzięki. Dobra, G. Dobra, wejdziemy sobie do środka firmy, tak żeby nigdy z nie zajebał. Bang. Dobra. I która to była bajca? To była ta? VMAX, BMW 700, coś tam i... Możliwe. Audi RS5. I tutaj miał jeszcze RS3 wcześniej chyba. To chyba była ta beta. O, jest Audi RS3, nie? Tylko on tutaj ma... On nie ma tutaj w sedanie. Siemano, przemoznawca dzisiaj taka tutaj... ...pażarówki. No, M6 był na przykład od biedy już mógł jeździć. Witamy serdecznie, pierwsze informacje z ostatniej chwili. Nie wychodź się z domu, koronawirus kurwa atakuje wszystkich. Zarządzenie kurwa rządu było jak najbardziej kurwa na miejscu. Siedźcie w chacie, my się za wami zaopiekujemy. My będziemy nakręcali filmiki po to, żebyście wy mogli kurwa oglądać z pokoju w chacie. Nachosy, popcorny, chipsy, chuje muje. Zaczyna się wpierdalać, jedziemy to. Sobota, weekend. A my mamy kurwa super BMW, ten oryginalny M6, kurwa 6, model F13. Wiecie jak to kurwa zapierdala? Mamy coś takiego na serwerze. Zapierdala, że ja pierdolę, nie? Tu jest kurwa jak najebane koni w pizdu, tu jest koni tyle, że ja nawet nie mówię, bo ja umiem liczyć tylko do 30 i już po 120 się pogubiłem, nie? Słuchajcie, laki 20, 305 kurwa szerokość, 305, wiecie co to jest? Czyli teraz jak się komuś wydaje, że wasze autka 195 czy tam 175, oponka trzyma się, drogi to wy się kurwa jebnijcie za łeb, się za torbę chwyćcie kurwa debile. Wasze auta się w ogóle nie trzymają, w ogóle nie zapierdalają. Jak to auto zatrzymuje się na światach, to wasze w ogóle kurwa nie wygląda, w ogóle się nie prezentuje w chuj, nie? No zobaczcie to kurwa, widzicie to? Kurwa widzicie to? Wszyscy co się kurwa znają oczywiście wiedzą kurwa co to znaczy do chuja. Zobaczcie ten kurwa gangsterski ryj. Zobaczcie kurwa tego kurwa wypasa. Bo przecież to jest. Zobaczcie kurwa tego kurwa wypasa. Co więcej mam powiedzieć? Nie wiem, bo mi wyryja zabrakło. BMW, będziesz mógł wyprzedzać, będziesz mógł mieć kurwa wszystko, będziesz miał wyjebane, będziesz miał wydatki, bo masz siana, chuj to se możesz rzucać sianem lewo prawo, a nie kurwa się martwić kurwa pierdołami kurwa. Koła kurwa 20, z tyłu 305 kurwa szerokość, z przodu 265 szerokość, czyli to jest kurwa super glue z poksiliną kurwa zmieszaną i zapraszam na zakręty kurwa. No powiem tak, nie? Ja pierdolę, nie? No powiem tak, ja pierdolę, naprawdę wygadany jestem fuj jak profesor Miodek, rzeczywiście. Bo tu są kurwa zagłówki jak na pełnym wypasie. Powiem tak, ma wszystko, duże nawigacje, kurwa, oczywiście, kurwa, automat, bo jak, kurwa, w manualu zapierdalać, kurwa, gdzie tu jest, kurwa, 600 koni, pierdolę. To co my mówimy, to przecież jak ja miał manuala, to by mi tu gajga została na jedynce, jakbym zrobił jedynkę, dwójkę, to już miał gajgę, kurwa, w tym, bo mi skrzynia wypadła. F13 model na pełną, kurwa, wypasione, tych aut jest tak, kurwa, mało na ulicy, nie? Mówiana nie wie, co to jest, kurwa, bo oni się obsrali.
zobaczcie ten odjebany środek. No przecież jest tu przepięknie, przecudownie. Auto jest oczywiście na sprzedaż, jest w niesamowicie utrzymanym stanie. Jest po prostu właściciel tego auta, to jest kurwa niesamowity pedant. I właściciel tego wypasa oczywiście, no kurwa, no musi umieć jeździć i dba niesamowicie o to auto. Tu są wszystkie kurwa detale. Wyglądało przez chwilę jak spuchnięte, ale jest git. Tu teraz jechaliśmy na stację i mu komputer pokazał, że on nie ma pół atmosfery w kole, trzeba dopompować. Okazało się, że trzeba jechać kurwa na myjnie, odkurzyć i wszystko. Kurwa, no taki jest właściciel. Olej wymienia co 7000 km. Chyba, no zobaczcie kurwa to auto, no ja pierdolę, tego jest po prostu tak kurwa mało, że tego jest tak kurwa mało, że tego jest kurwa niesamowicie mało. Ależ kurwa pierdolę, no zobaczcie tego kurwa laczka, no zobaczcie tego kurwa laczka, no przecież jest kurwa taki walec. On walcuje tutaj drogi, kurwa. On oczywiście nie ma żadnego kurwa komfortu na tych felkach. Przez co jechaliśmy, myślałem, że się kurwa łeb sobie rozpierdolę o sufit. Tu Miki było, szczelanie było, będzie latanie, będzie wszystko. No zobaczcie kurwa to. Zobaczcie to. Jest kozak. Otworzymy bagażnik? Nie. Mówię, nie umiemy. Dobra, jebać to. Na chuj macie patrzeć, jak nawet nie wymienicie kurwa żarówki. Czy auto się podoba, czy auto kurwa się nie podoba? Oczywiście powiem tak, sąsiadowi się podobać nie będzie, zazdrosnemu kumplowi oczywiście się nie będzie podobać, nie będzie się podobać tym osobom, które oczywiście są kurwa zazdrosne, osobom kurwa, które uwielbiają kurwa BMW. 26 stopni. Znaczy to auto może się kurwa nie podobać, no ja nie wiem, no zobaczcie tylko tam. Czy nie, bo co tu dużo. Jest stratka z tym? Ma jeszcze Polska. Auto. Nie, to tylko jazda. Ale no. Ogólnie RS5 mi się w chuj podoba. Czyli chodzi o... No RS5 już wygląda kurwa jak RS5, nie? RS5 to jest taki cel docelowy. No to auto już jest kurwa... No to jest RS5, no kurwa, no takim bym mógł jeździć. Możesz mieć rację, że one fajnie wyglądają, tylko ja już widziałem przed chwilą jak oglądaliśmy, to one mają jakieś czerwone kurwa, czerwone oznaczenia, które wyglądają kiczowato. Moim zdaniem. No nie. Także wyjedzie pan z tunelu i za tunelem się pan zatrzyma na pobocie. Dobra. Ja pierdolę. Gdzieś tam zrobił? Gdzieś tam się tam zaczyna. Kurwa! Ta, teraz mnie odbierzesz, kurwa. Ed, ty masz fajne auto. Poczekaj, nie poczekaj. 11 rozpuszczamy, 10-80 za czarność. Potrzebuję twojej pomocy. Halo. Halo. Potrzebuję twojej pomocy, przy mnie gonią. Ty. LCPD, zatrzymaj się na pobocie. Tak, mam ci pomóc? Kurwa, podjedź traksem i... Nie kombinuję, coś zaraz. Dobra, jak coś jeżdżę wokół South Parku. Jakie radio? 15, a bo czekaj. 25. Dobra. Czek. Nadmiaru czasu chore, myśli przejęły kontrolę, dzieciak od trzasku. Miasto było jego pierwszym domem, były przygody za pokolem. I kiber w szkole, szyganie w dzień na przystankach, już prawie pole. Wciąż jedną nogą, był po właściwej stronie, druga tonęła w tagnie.
wiatr w żaglu. Do dziś po właściwej stronie dawno zapomniał o żalu. Taki jak ty chłopak z gotów, zawsze znany jako palu. Przyjechał kom! Ja pierdolę, trzy radiowozy. To za czerwone oczy? Przecież ja ich wyruchałem! Legalnie! No legalnie ich wyruchałem, co to za czerwone oczy? No nie. Czek? Wyjebało mnie. Ej, no wyruchałem ich przecież! Wyruchałem, nie? 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 Restart? Czy wiem, że miałem handlingi robić? No wiem. Tylko na razie nie dostałem żadnej paczki. Albo dostałem i nie pamiętam. Auć, auć, boli, boli, ból, au. Koniec bólu. Dobra, podoba mi się ten plan. 163 AMG, 500 koni, kurwa, 76, to jest to. 476, no dobra. Co myślicie o tym? Dobry pomysł, nie? A ile kosztuje? 100 tysięcy. Chuj nie pieniądz. Znaczy... Chuj nie pieniądz, no... Jak za samochód, który ma 400 koni? W leasingu, czy... W... Nie, normalnie od razu odbył. Cash. The cash. No. No to w sumie... Znaczy jak ta Mercedesa, to jest w porządku cena. No jak na 500 koni niecałe, to zajebista cena, tak szczerze. Ja nawet nie wiedziałem, kurwa, że ten. Nie wiedziałem, że te samochody są tak tanie. Ale Golasa kupujesz? To znaczy? Znaczy, powiedzmy, że nie wiem, grzanie dupy, wszystkie inne pakiety, na których nie, zarabia. Patrzę na to, co tam mają, to patrzę na konie mechaniczne, przebieg i liczby litrów, nie? Znaczy, powiem ci tak. Grzanie w dupy kupujesz... jest takie, kurwa, nie wiem, w czym. Dawid, jeżeli Mercedes nie zarobi na tym w ogóle, dopóki osoba, która chce kupić Merola, nie będzie brała pakietów. Bo samo wyprodukowanie auta wychodzi ich podobną cenę, co ma zarabiać może 5 tysięcy na tym, jak ty kupujesz samochód. Znaczy ja kupuję używkę, to nie jest tak, że biorę z salonu 100 tysięcy, bo to a. Nie ma możliwości, że Mercedes, czekajcie. Mercedes. Mercedes-Benz.pl, wyrażam zgodę, nasze modele, limuzyna sport, C-klasa limuzyna. O... Mercedes AMG. C-klasa limuzyna AMG. C63, no. Są nowe C63. C63. Gdzie to się to dostosowuje? Konfigurator musimy wejść. Wiem. Patrzę sobie na to. Dobra, to weźmy sobie benzynę. Ile to ma koni? Dobra, no ale Mercedes właśnie sprzedaje takie gówno jebane, które... Cena całkowita 160 tysięcy. A, to są dalej. Dobra, 250 to nie. 330 jebać. 476 koni. No dobra, weźmy to do tego. 400 tysięcy złotych nowy kosztuje Mercedes. Biały bez dopłaty. No nie, no za drogo, tak szczerze. I te nowe Mercedesy totalnie mi się nie podobają z tego względu, że one mają te same dupy, kurwa. Wszystkie jebane.
praktycznie. Mi się podobają te dupki w Mercedesach, tych nowych. W tych nowych? Bary? Nie, to są kurwa przeciętne. Ty, Bary! No? Wiedziałeś, że C63 AMG 2012 rok kosztuje tylko jebane 100 tysięcy złotych? Czekaj, jeszcze raz, co? C63 AMG, a, Mercedes. No, no wiem. 2012, 100 koła kosztuje, lol. No ja wiem, ale no kurwa, on ma jeszcze ten znaczek stojący chyba, czy nie, one już nie mają. To kurwa, widziałem. A, no to właśnie, bo ja ogólnie właśnie myślałem nad Merolkiem, to bym sobie brał z tym stojącym jakoś ten. A, ale, ej, brałbyś sobie. Kurwa, to nie jest jakoś dużo. Tylko dobra, w kołpie, nie? Cię. Na to sedan? Nie, dobra, ten TX Admin to ściek, wypierdalam go. Jebać cię kurwa w FM-ie. Odpalamy serwer kurwa ręcznie. Nie słychać. Dobra, cena okazja. Oho, dlaczego okazja? Kurwa, ten samochód był bity jak chuj. Większość było bitych. 60 tysięcy kurwa, no mój też jest bity w sumie. Twój jest skakany. Tak, mój jest skakany. Jeszcze muszę jechać ten dach wyciągnąć jebany. Ale słuchaj, jak w opisie dasz, kto skakał, to może... jeszcze kto dał za to pieniądze? No, jeszcze... Nie dał? Nie dał właśnie w sumie. Jak nie dał? Kurwa, ci wyskakałeś dach. Nie dał. Jak? No dał ci do ręki. Nie dał mi, stary, bo ja nie miałem portfela. No ty jesteś przejebany jakiś. Ja nie miałem portfela i powiedziałem mu, żeby mi nie dawał, bo nie mam gdzie schować. I on wyciągnął dwie pięćdziesiątki i je schował do portfela z powrotem. Pierwsze co zrobi, jak podjedzie tą M2, to mu na nią nasikam. A potem kogoś ja to najlepiej było, jak już wyjeżdżamy, ja mówię tu taka, ty, ja widziałeś środek swój. A tak upatrz, taki... Ja tak się wkurwiłem momentalnie, nie? Mówię, kurwi jebany. Z takim kurwa gniewem w oczach. Ja mam w ogóle pytanie. Ja opowiem jak to było. Było tak, że ja zostawiłem w nocy samochód, otwarte szyby w dół, wszystko. I sobie stał po prostu samochód, telefon w środku, wszystko wyjebane. Podjazd otwarty. Samochód stoi otwarty, kurwa szyby, wszystko. I przychodzi mi rano Bar i mówi, ty, widziałeś co się stało w środku z twoim samochodem? Ale takie oczy zaspane, takie ślipy jeszcze zaspane, patrzcie. A ja już dzień wcześniej mi kurwy skakały po dachu, więc ja mówię, ktoś tam kurwa się zżygał, coś poszło nie tak, mówię, rozjebałem. A jeszcze Zyniak zasikał, Zyniak się zasikał jeszcze wcześniej. Zyniak mi osikał przód samochodu. Będziesz miał, panie Sergiusz, problem. Jak podjeżdżę dwójką. No to niezłe tam zakłady leciały. Skrzynia automatyczna. Ogólnie to ten samochód to był najlepszy, nie znają. A, no nie, no nie, a nitro ten. Ty dajesz nitro 200 finalnie? Ej, to auto 100% coś jest z nim nie tak. Nie wierzę, że kurwa nic jest z tym samochodem nie tak. Niemożliwe kurwa, żeby ktoś za 70 tysięcy sprzedawał. A, to jest C63, to nie jest AMG. Nie, to jest AMG, no to jest AMG. No to... Nie wierzę. No to jest wyposażenie tylko AMG, nie? To? Masz dokładkę jest... AMG. No to jest dokładka, to nie jest, to nie masz silnika AMG. To nie jest tak. Nie, no ma 457 koni kurwa ten samochód. Nie, totalnie jakoś fuj. Mówię, jest coś nie tak, ten samochód kurwa po 20 tysiącach kilometrów się rozsypie. W ogóle... Jak masz kupić samochód za 60, włożyć w niego 20, co i tak jest dużo i jeździć nim latami, a włożyć 100 i nie masz pewności też, czy coś, nie wiem, nie? No, pamiętasz jak zapierdaliśmy Mercedesem, jak ja byłem? No. No to jechałem teraz tak dosyć spokojnie 150 autostradą i mi opona wybuchła ostatnio. Wiem, że ja jechałem Mustangiem, kurwa. Chyba tam, nie wiem, on ma 400 coś koni. Napęd na dupę. Ten nowy Mustang GT, czy tam coś takie, no ten taki kurwa w kabriolecie, nie pamiętam, bo to kolega z wypożyczalni miał, nie? I jechaliśmy sobie, wyjechaliśmy na trasę, byliśmy ileś już tam kilometrów od Łodzi i mu przy 200 mu opona wyjebała. To, że tam jest taki system taki jakby amortyzacji tego... Fajnie, że ktoś ma telefon. Czesław. No, napad jest. Ilu policjantów? 13. Wszystkie bloki dały mi kredyt zaufania. Nigdy mnie kurwy nie zapiecie! Chuj wam w dupę! Aaaa! Spierdalaj!
Dobra. Liberty City Police Department na pomoc. No, spierdalaj. Dobra. Oni się teraz zjebią. No nie udało się niestety. Pan się zatrzyma, mandat będzie, jak pan nas złapiemy. Ła, 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 ła! Ból, ból, ała. Przesyła 6 złotych i 90 groszy. Pozdrowisz moją kobietę Agatę. Pozdrawiam Agatkę. Pankowską. Piękną. Pełna pizda ogień teraz! No widział, ufa! Porobie... nie! Kurwa, wysiadaj, Giorgio! Kurwa! Nigdy! Spierdalaj! Nie! Kurwa! Ale mam przejebane. Nie nurkuj! Masz do czego żyć! Dlaczego? Co? Co tu? Ej. Zniknął na statku, co jest? Nie wiem. Nie! Nie mogę! Spierdalaj! No gole mnie! Pały go odszczepal! Pały go sierżancie! Spierdalaj! Zatrzymaj się! Nie! Sierżancie, strzelamy? Ja pierdolę. Szybko. Czy już straciłem się? No nie, jeszcze mam.
Oho, sygnały. Chyba nie koniec pościgu, a za oknem tak grzmi. Zajmie combat loga i będę się tłumaczył, że musiałem. Kurwa, nie mogę do góry. Polują na mnie te kurwy, słyszę jak jeżdżą tu. A ty poszukiwany jesteś? Nie, ale mam przy sobie 300 tysięcy brudnych. Kurwa, goni mnie na patykach pies, ja pierdolę. Pierdolamy. Ja pierdolę. Jaka patologia. To jest roleplay, a nie kurwa jakieś kolegi. Zamykam buch, ona posuwa figury szykowe, oto mój ruch. Kręci się jak pomysły, latuje mi tu sus, leci dym.